691 lat temu Władysław Łokietek nadaje specjalny dokument, dzięki któremu Tarnów zyskuje prawa miejskie. W dzisiejszym odcinku programu Czy wiesz, że opowiemy o początkach naszego miasta. Jak to się stało, że Tarnów uzyskał prawa miejskie? Data uzyskania praw miejskich, czyli tego aktu lokacyjnego, to jest 7 marca 1330 roku, ale to jest tylko data uzyskania praw miejskich. Ten proces dochodzenia do tego, żeby wieś stała się miastem, był bardzo długi. I w przypadku Tarnowa jest to też kilka stuleci. I może warto krótko powiedzieć, jak wyglądała sprawa osadnictwa. Więc pierwsze osady powstają na terenie dzisiejszej Góry Świętego Marcina i w miejscowości Zawada. Tam zostały odkryte podczas prac archeologicznych duża osada plemienna Wiślan i Polan z przełomów IX do XI wieku. I to osadnictwo było bardzo duże na 10 hektarach około ponad 30 zabudowań, więc jest to jedna z większych osad tego typu na terenie Polski. Ale pierwsza pisana zmianka, o tarnowie pojawia się w roku 1147. Jest to w dokumencie legata papieskiego biskupa idziego, który przybywa do Polski, żeby rygować nowe diecezje po podwojach Bolesława Krzywoustego i potwierdza również nadania dla klasztorów, dla benedyktynów Tyńca. i tam pojawia się właśnie, że własnością miejscowości na górze, gdzie jest kościół pod wezwaniem Świętego Marcina są benedyktyni Tyńca. A w ogóle skąd się wywodzi nazwa Tarnów? Warto może to w tym momencie powiedzieć. Jan długoż wywodzi w swoich kronikach, że właśnie od porastającej wzgórze Świętego Marcina Tarniny Nazwa Tarnów się wywodzi. Kolejne zapiski dotyczące Tarnowa pojawiają się 100 lat później, 1257. Jest to potwierdzenie za księcia Bolesława Wstydliwego, również tych nadań dla klasztoru Tynieckiego, dla, dla benedyktynów Styńca. Ale już kolejnych 50 lat później, za czasów księcia Leszka Czarnego, pojawia się nazwa tej miejscowości Tarnów w różnego rodzaju zapisach i kronikach, ale już jako domena książęca, czyli staje się własnością książęcą, a następnie królewską. I to jest ten Tarnów na Górze Świętego Marcina to jest ważne, żeby to rozróżnić ale rozwija się również osada u podnoża tej góry na terenie, w którym teraz znajduje się miasto Tarnów. Jest to wieś rycerska. O nazwie Tarnów, i pierwsza wzmianka pisana na ten temat to jest z przełomu roku 1308-1309 w opisach Cuda, cudów świętej. Kingi jest właśnie opisana wieś Tarnów, komesa Rafała Rycerza, że kobieta z tej wsi została uzdrowiona. Czyli mamy już jakby wzmiankę o rycerskim Tarnowie, na bazie którego później powstanie miasto Tarnów. I dochodzimy tutaj do e, czasów, kiedy książę Władysław Łukietek, a następnie król Polski od roku 1320 jednoczy ziemię polskie po rozbiciu dzielnicowym i w Małopolsce poszukuje też nowych elit, bo stare rody są odsuwane, jest słynny Bund Mieszczan Krakowskich, i powstają nowe elity, i szuka ich, żeby wspierały budowę zjednoczenia ja się. Tu Spicimir, Spicimir Lelwita, którego ród pochodzi. Z górnych łużyc, tak jest to wywiedzione, herbu Leliwa, czyli błękitna, e, złota gwiazda i półksiężyc na błękitnej tarczy herbowej. Ten herb mamy tutaj też pokazany pięknie na zwieńczeniu tym ratusza naszego Tarnowskiego. E, zawołanie jest Leliwa e, i e, on bardzo błyskawicznie robi karierę, a wywodzi się też jego ród ze strony matki z Rodu Rawiczów z okolic Wiś Wiślicy. I błyskawicznie robi karierę e, Spicimir e, Leliwita przy księciu. E, Łokietko następnie przy królu. Bo w 1312 roku jest tylko łowczym krakowskim, a już w 1320 piastuje bardzo ważne funkcje kasztelana sandomierskiego, kasztelana sądeckiego, wojewody krakowskiego i Pomnaża swój majątek poprzez nadania królewskie, ale również i poprzez posagi i koligacje małżeńskie, ponieważ drugą jego żoną była Stanisława, siostra wysokiego urzędnika państwowego. I trzy lata przed datą lokacji, lata 1327, 28 i 29, są kluczowe dla jakby zjednoczenia tych ziem tarnowa, tego rycerskiego. Ponieważ w 1327 roku Spicimir jest właścicielem połowy Tarnowa Rycerskiego po swojej matce z Rodurawiczów. Zamienia się za drugą połowę Tarnowa za wieś dębiany w okolicach Wiślicy i staje się właścicielem całego Tarnowa Rycerskiego. Również w roku 1328 za zasługi dla króla Władysława nadane mu zostaje wieś Tarnowiec, zwana Małym Tarnowcem, właśnie na górze Świętego Marcina. A Tarnów jest już w tym momencie zwany Wielkim Tarnowem. I Rok 1329 to jest czas, rozpoczyna Spicimir budowę zamku na Górze Świętego Marcina, i właściwie 1330 rok jest to rok, w którym gromadzenie w jednych rękach, czyli w rękach Spicimira Lelewity, własności ziemskiej w Sitarnu i okolicznych miejscowości jest już zakończone i może nastąpić ten akt lokacyjny. Czyli 7 marca 1330 roku, po kilkunastu latach działań Spicimira Lelewity. Tarnów otrzymuje prawa miejskie, była to środa, akt lokacyjny mówi o tym, że Tarnów jest lokowany na prawie niemieckim z, okoliczności, z okoliczności, okolicznymi wsiami, jak również będzie miał siatkę ulic, rynek wytyczony, ratusz, ale również jest wzorowany na prawie funkcjonowania królewskiego miasta Krakowa, co jest bardzo ważne. Posiada swoją władzę sądowniczą, ławniczą i również i, i wójtowską. Czyli to jest cały ten zapis ważny, a otrzymuje te nadanie Spicimir Leliwita za zasługi dla króla i rzeczy pospolitej. Więc w tym momencie mamy akt lokacyjny i Spicimir rozpoczyna bardzo dynamicznie krzewienie okolicznych lasów, zasiedlanie osadnikami, budowę miejskich budowli, kościołów, czyli Tarnów się rozrasta. Następnie Spicimir Lelivita otrzymuje w roku 1331 najwyższy urząd w państwie. Ja mówię szerzej o Spicimirze, bo to naprawdę była wybitna postać, nie tylko dla Tarnowa ważna, ale dla Rzeczypospolitej. Otrzymuje godność od króla Kasztelana Krakowskiego, a był to drugi najwyższy urząd w Polsce po królu, czyli jakby premierem w obecnym układzie nowoczesnego sprawowania władzy i dalej oczywiście gromadzi dobra i rozwija Tarnów, ale również działa bardzo aktywnie jako dyplomata i najwyższy urzędnik państwowy. Król Władysław Łokietek umiera w roku 1332 marca. i Jego następca, syn Kazimierz Wielki nadaje i potwierdza prawa do tych ziem Spicimirowi i Liliwicie, jak również ja, y, Spicimir jest ważnym dyplomatą również przy królu Kazimierzu Wielkim, ponieważ uczestniczył notabene w wychowaniu księcia Kazimierza za czasów panowania króla Władysława Łokietka. Spicimir Lelivita umiera 27 marca 1352 roku. Nie wiemy, gdzie jest pochowany niestety. Możliwe, że w podziemiach obecnej katedry ówczesnego kościoła parafialnego lub w jednym z kościołów królewskich. Po śmierci Spicymira, Spicymir miał y, siedmiu synów, ale z, dwóch z nich jest bardzo istotnych, ponieważ dziedzicem Tarnowa zostaje młodszy jego syn Rafał, który zostaje protoplastą rodu tarnowskich w przyszłości, z wybitnym później Hetmanem mianem Tarnowskim, i y, Jan, który. I jest, osiadza, osiada w Melsztynie, ponieważ jeszcze w tym czasie specjum Lewita rozpoczyna budowę zamku w Melsztynie nad Dunajcem, ponieważ chce kontrolować szlaki handlowe na południe na Węgier, ponieważ Tarnów ma świetną lokalizację. Rozwijać też dlatego, ponieważ jest na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Krakowa na Ruś, czyli z zachodu na wschód, i z północy na południe, dolinami Rzek Białej i Dunajca, właśnie na, to jest tak zwany trakt węgierski, bardzo stary trakt handlowy. I to wszystko powoduje, że kolejni władcy Tarnowa, właściciele Tarnowa, czyli syn i kolejny wnuk Spicimira Leliwity, doprowadza do tego, że w roku 1400 występuje Jan Tarnowa, wnuk Spicimira, do biskupa krakowskiego. Oto, aby kościół parafialny, który powstaje kilkadziesiąt lat wcześniej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, był przekształcony w kolegiatę. I takie właśnie erygowanie kolegiaty w Tarnowie następuje. Początek XV wieku to jest również przybycie Żydów do Tarnowa, to jest również rozwój rzemiosła, handlu i rzemieślników. I to wszystko powoduje, że po tych stu latach Tarnów jest miastem gotowym. Do funkcjonowania i bardzo pięknie się rozwija. Mhm. Postać Spicimira zostanie upamiętniona w Tarnowie w wyjątkowy sposób. Tak, ja myślę, że warto o tym pamiętać, ponieważ też trzeba powiedzieć, że Spicimir jako założyciel miasta przez no, wieki nie był upamiętniony godnie w naszym mieście. Żadna ulica, żaden plac, ani żadne miejsce w Tarnowie, żadne miejsce nie było poświęcone Spicimirowi. I ja już od kilkunastu lat staram się tutaj jakby przywrócić go do tej publicznej, że tak powiem, funkcjonowania w naszym mieście. I udało się kilka lat temu, gdy była już wiedza o tym, że kamienica przy ulicy Wałowej 25 będzie wyburzona, więc zabiegałem już u pana prezydenta i u władz miasta i w Radzie Miejskiej, żeby ten plac, który tam się pojawi po wyburzeniu tej kamienicy, nazwać zakątkiem Spicimira Lelivity. To się udało trzy lata temu, ponieważ to właśnie na wniosek Rady Osiedla Starówka po wyburzeniu tej kamienicy, Rada Miejska nadała nazwę temu yy, placowi Skwer Spicimira Lelivity, założycieli miasta Tarnowa. I tam oto będziemy mogli, chodząc po ulicach miasta, Widzieć i patrzeć, i dowiadywać się o tym, że założycielem miasta był Spitzimir i jak on to uczynił. I również jako Rada Osiedla Starówka, przygotowując się do ubiegłorocznych okrągłych obchodów lokacji miasta, była to 690. rocznica, przypomnę, wykonaliśmy na nasze zlecenie dwóch wspaniałych artystów Tarnowskich, pani Ewa Śmiałek i pan Łukasz Jewuła, wykonali projekt, następnie model i odlano taką historię, pokazującą, jak powstawało miasto Tarnów. Jest to seria takich scen w płaskorzeźbie, czyli odlanych z mosiądzu, na których jest pokazane od momentu otrzymania aktu lokacyjnego od króla Władysława Łokietka, poprzez budowę tego miasta, poprzez rzemieślników, miejskich kupców, obywateli miasta, które to miasto budowali, do zwieńczenia, czyli tymi najważniejszymi budowlami, ponieważ tu na rynku pojawia się ratusz gotycki, Wcześniej, jako siedziba wójta. Następnie ten ratusz, który obecnie tu mamy, zawdzięczamy Hetmanowi Janowi Tarnowskiemu, bo to jest ratusz w stylu renesansowym, który został przebudowany na zlecenie Hetmana Jana Tarnowskiego. Notabene tę piękną matykę wykonał znamieniczy włoski artysta i rzeźbiarz Jan Mario Padowana. Także upamiętnienie Spitzmira jest i wierzę, że będzie to ważnym elementem edukacji historycznej mieszkańców Tarnowa i też i turystów, że wędrując ulicą wałową, zobaczymy generała Bema i mural panoramy Świdmogrodzkiej, że będzie Spicimir Leliwita, założyciel miasta, no, któremu zawdzięczamy to, że miasto jest w ogóle, że tu na tym rynku jesteśmy. No i na końcu mamy króla Władysława Łokietka, czyli zakątek króla Władysława Łokietka, który ten akt elekcyjny, przypomnę, 7 marca 1330 roku wręczył Spicimirowi Leliwicie i odtąd Tarnów jest miastem, w Małopolsce. A czy mieszkańcy naszego miasta pamiętają w którym roku Tarnów zyskał prawa miejskie? Nie, nie jestem starnowa, więc Też nie wiem, nie jestem starnowa. Też nie wiem. 1343? 1310 albo 1333. Albo 73. Nie, 1333, ja bym tak powiedziała. Niestety w tym roku nie mogliśmy hucznie obchodzić kolejnych urodzin naszego miasta. Miejmy nadzieję, że taka okazja będzie już w przyszłym roku.